Niedzielne popołudnie 21 czerwca Brzeszcze wypełniła starosłowiańska atmosfera i celtycka muzyka. Wszystko to za sprawą kolejnego z dni Brzeszcz, który odbył się pod hasłem Noc Świętojańska. Noc Świętojańska pełna atrakcji, artystycznych pokazów, koncertów zespołu. W obecnej chwili rozpoczęliśmy konkursy i pokazy w osadzie Wojów Piastowskich. Przybyli do nas aż z Poznania drużyna Jantar, która w tej chwili rozpoczyna walki i z tego co wiem będą mieli okazję również mieszkańcy Brzeszcz zmierzyć się z wojami i spróbować swoich sił. Po czym zaprosimy mieszkańców na tradycyjny konkurs wianków. Będzie korowód panien w wiankach. Tu zaprezentują się tancerki ze szkoły tańca Grawitacja z Oświęcimia. Następnie będzie bardzo muzycznie. Dwa zespoły, Balkan Sevdah i zespół Stonehenge, zaprezentują się aż do późnych godzin wieczornych, a po zmroku zaprosimy mieszkańców na pokaz Teatru Ognia, pokaz uliczny, Teatr Exalted. Członkowie drużyny Wojów Piastowskich pokazali widzom rekonstrukcję bitew oraz tradycyjne ubiory słowiańskie. To, co mam na sobie, to strój Słowianina wschodniego, strój Słowianina z Rusi, czyli mniej więcej terenów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Na sobie mam przeszywanicę, czyli kaftan bojowy wykonany z grubego lnu. Na nogach mam ciężkie wełniane spodnie, dzięki którym jest mi ciepło w zimie, a latem zatrzymują one ciepło. Także są one bardzo wygodne. Słowianie, zarówno jak i Słowianie, jak i Wikingowie, nosili części opancerzenia, nie są to jak znamy z książek, z filmów, rycerze w pełnej zbroi płytowej, która waży około 40 kg, taka pełna zbroja płytowa. Aczkolwiek taka część uzbrojenia, jak na przykład przeszywanica czy hełm, mogły uratować życie i jest to, można powiedzieć, rachunek prawdopodobieństwa. Kolejna z atrakcji, korowód w wiankach, zalała brzeszczański park licznymi kolorami kwiatów na głowach panien. Mama mi go pomogła zrobić, ale no jest zrobiony z kwiatków, tylko nie wiem jak. Jest on zrobiony z kwiatków żywych, między innymi z gipsówki i różnych innych kwiatków. Całość imprezy zakończyła się koncertami zespołów Balkan Sevdah i Stonehenge oraz tanecznym pokazem pirotechnicznym zaprezentowanym przez artystów z Teatru A z Gliwic.